Plenerowa kuchnia inspirowana produktami lokalnymi związanymi z dolnośląskim szlakiem piwa i wina. Cykliczna impreza Winiarze i Przyjaciele udowadnia, że ten szlak ma smak. W winnicy Silesii położonej u stóp magicznej Góry Ślęży powstaje wino, które oddaje klimat tego miejsca, jego piękno, tajemnice i wielokulturowość. To właśnie tutaj spotkali się pasjonaci lokalnych smaków, by promować i degustować to, co najlepsze na Dolnym Śląsku. Mamy tutaj właśnie winiarzy i przyjaciół. Wśród winiarzy mamy wino spod Ślęży, mamy winnicę Bielawską, mamy winnicę Celtikę, mamy winnicę Christopher, mamy winnicę Otok i winnicę Silesii, która ma przyjemność być gospodarzem tego miejsca, tego festiwalu. W Silesii każdy krzew to efekt pasji i wspólnej pracy bliskich sobie osób. Winnica została założona przez drugie pokolenie rodziny Stefańskich, przybyłej w 1947 roku z Francji do Wojnarowic. Dziś miejsce to jest mostem łączącym pokolenia oraz kultury. Można spotkać tutaj ludzi młodych, można spotkać ludzi w sile wieków i takich bardziej doświadczonych życiem. Przyjeżdżają właśnie przyjaciele, rodziny, no bo wino łączy. To jest region z naprawdę dużą, długą historią winiarską, historią uprawy winorośli. Ja się bardzo cieszę, że to powraca teraz, w ostatnich latach. Oprowadzanie po winnicy przez znawców tematu, wykłady i warsztaty, próbowanie specjałów od lokalnych producentów, których łączy jedno. To nie jest koncert, to nie jest masłówka, to jest wszystko robione od serca. W trakcie festiwalu goście chłoną nie tylko wiedzę, ale także najbardziej smakowite aromaty potraw powstałych na bazie przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy mali lokalni, robimy typowo tradycyjne wędliny i automatycznie smażymy to tu na grillu. Mamy kiełbaskę, karczek, szaszłyki, hamburgery wołowe. Koło gospodyń wiejskich z Wojnarowic przygotowało fantastyczne specjały. Ciasta domowej roboty, pieróg wojnarowicki, ale również też pajda chleba z masłem, ogórki małosolne robione przez nas bezpośrednio, a oprócz tego różne rzeczy lekarskie. Syrop z dzikiego psu, syrop z niszka lekarskiego. Rzemieślniczy wrocławski browar Profesja ma w ofercie niszowe produkty, to bowiem siła niewielkich zakładów. Możemy sobie pozwolić na ważenie takich stylów, jakie sami chcielibyśmy po prostu degustować czy pić. Serce turystów skradł pimpuś, porzucona przez matkę, wychowana na butelce przez ludzi oswojona owieczka, która przyjechała z hodowli owce spod Ślęży w Sulistrowiczkach. Wśród przepysznych owczych serów można było przebierać oscypki, fetę owczą, halloumi, bryndzę, ricottę, twaróg. No, wytwarzamy około 10 gatunków serów owczych. Degustacje z widokiem na Ślęże to, jak twierdzą goście festiwalu, prawdziwa celebracja życia. Spróbowaliśmy tutaj na degustacji winka, naleweczki w zasadzie, przepyszne. Pieróg słony, chleb ze smalcem i dwa rodzaje ogórków. Jeden z magii, drugi tradycyjny. O. Zapraszamy. Nam na pewno zaraz będzie bardzo smakowało i wrócimy po jeszcze. W tym roku w każdym letnim miesiącu winiarze i przyjaciele zapraszają do innej lokalizacji. Zawsze najlepszym faktem w próbowaniu wina czy poznawaniu wina jest możliwość porozmawiania z jego autorem. I myślę, że tego rodzaju imprezy są tego najlepszym możliwym uzasadnieniem. Następne takie wydarzenia odbędą się 10 lipca w winnicy Jaworek i 21 sierpnia w winnicy Kindler w Uniejowicach. Dolnośląski szlak piwa i wina, szlak, który ma smak, czeka na odkrycie.